Cześć, to kolejna pięciominutówka, czyli taki krótki film, w czasie którego budzik nastawiam na 5 minut i staram się. Powiedzieć w tym czasie coś zachęcającego. Zazwyczaj, tak było, że staram się powiedzieć coś zachęcającego. Natomiast w Biblii są wersety słabe i mocne, jeżeli można tak powiedzieć. W tym sensie, że mniej lub bardziej lubiane, no bo wierzę, że wszystkie są jednakowo mocne i są dla nas Bożym Słowem. Natomiast lubimy te teksty, w których jest zachęta. Kochajcie się nawzajem, bądźcie dla siebie mili, Pan Bóg was kocha, to, to są te dobre. Czasami jednak jest tam taki moment, kiedy autor biblijny usiłuje pogrozić tam paluchem. I dzisiaj będzie Taki tekst, kiedy Jakub Apostoł, autor listu Jakuba, no straszy nas trochę. Więc jeżeli je nie boicie się i macie ochotę też na taki nietypowy, osobliwie zachęcający nas werset, to począł czołóweczce widzimy się i powiem, o co mi chodzi. Wiecie, jest tekst, który bardzo, bardzo ciągle mnie drapie w głowę i myślę, że, że nie dość uważnie go czytamy jako chrześcijanie. To jest list Jakuba, piąty rozdział, 9 werset. Bracia, bracia i siostry, nie narzekajcie na siebie nawzajem, bo oto nie narażajcie się na sąd, bo oto sędzia stoi już u drzwi. I to jest taka mocna przestroga przed narzekaniem. I może sobie myśleć, e, sędzia stoi u drzwi, przyjdzie i rozstrzygnie. Przyjdzie i rozstrzygnie, no bo myślimy sobie, że sędzia to jest taki jak sędzia w sądzie, prawda? Czasami uniewinni, czasami skaże, y, zasądzi wyrok. Albo sędzia piłkarski. Sędzia piłkarski nie tylko gwizdze faule i rozdaje żółte kartki, ale też uznaje gole. Więc mówi, super, to strzeliłeś bramkę. Gdy sędzia nie, nie uzna tego gola, to go nie ma, więc też więc sędzia przynosi dobre rozwiązania. Natomiast w języku Biblii sędzia to nie jest ten, który przynosi karę albo nagrodę. W języku Biblii sędzia to jest ten, który przynosi wyrok. Na tym polega zbawienie. Pan Jezus mówi, że jak już, jesteście, jak już wierzycie, to nie podlegacie sądowi, ale ominęliście sąd i przeszliście ze śmierci do życia. Ale ci, którzy nie wierzą, podlegają pod sąd. I na tym sądzie nie dopiero, że się dowiemy dobrze czy źle, tylko sąd nie jest wydarzeniem zbawczym, nie jest wydarzeniem ratującym. Sąd jest wydarzeniem, które przynosi wyrok. Więc teraz nie możesz sobie myśleć, ok, ja narzekam, ale słusznie i przyjdzie sędzia i osędzi. To jest dobre czy złe na, 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 narzekanie, ale, ale dosłownie, żeby zacytować ten fragment z listu, do, z listu Jakuba, to on brzmi Nie wzdychajcie bracia jedni na drugich, w zależności od przekładu, abyście nie zostali osądzeni, oto sędzia stanął u drzwi. I to słowo osądzeni znaczy, no, skazani, zawyrokowani. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo to sędzia stanął drzwi w innym przekładzie. Więc sędzia przychodzi z wyrokiem. W tym wersecie sędzia przychodzi z wyrokiem, więc nie ma dobrego i złego narzekania, ale każde narzekanie jest beznadziejne i każde narzekanie sprawia, że narażamy się na gniew tego sędziego, kiedy na siebie nawzajem narzekamy i na jego wyrok, co tu dużo mówić. Więc to jest taki bardzo mocny tekst, który my sobie bardzo lekce traktujemy. Bracia, czyli to apostoł się zwraca do, do chrześcijan, na siebie nawzajem nie narzekajcie. To narzekanie na siebie nawzajem jest negowanie rzeczywistości, którą Chrystus nas stworzył. Jesteśmy kościołem, jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy ze sobą połączeni, i kiedy narzekamy, zaczynamy negować coś, co Pan Bóg stworzył. Ja lubię to zdanie, że Kościół jest rzeczywistością, a nie ideałem. Prawda, jest Bożą rzeczywistością, a nie ideałem, do którego dążymy. On już dzisiaj jest Bożą rzeczywistością, taki, jaki jest. Czy nie dostarcza powodów do narzekań? Obiektywniej patrząc z boku, mogłoby się wydawać, że dostarcza powodów do narzekań. A jednak z jakiegoś powodu autor listu Jakuba mówi: Nie narzekajcie na siebie nawzajem, bo oto u drzwi stoi sędzia. Nie przyjdzie sprawdzić albo rozstrzygnąć, ale kiedy już przyjdzie, to przyjdzie z wyrokiem, więc lepiej. Nie narzekajcie na siebie, bo to narzekanie ściąga na siebie gniew sędziego. Dlatego, że to nie jest sędzia piłkarski, który powie: O, gol, słusznie, miałeś rację, że na tę sprawę narzekałeś, ale przyjdzie tylko i wyłącznie z żółtą albo czerwoną kartką, bo taki jest obraz sędziego w Nowym Testamencie, że Bóg przychodzi jako sędzia do tych nieposłusznych, a ci, którzy są posłuszni i wierzą Mu, omijają sąd, czyli nie poznają Boga jako sędziego, ale poznają Go jako zbawcę. Więc, więc my, chciałbym, żeby to było dla Was zachętą taką do przeżycia. Dobrego dnia, zupełnie bez narzekania. Miejcie dobry dzień, trzymajcie się ciepło. Nie narzekajcie jedni na drugich, bo do tego zachęca nas dzisiejszy fragment. Mi już zadzwonił budzik, więc kończę. Dzięki za Waszą obecność. Pamiętajcie, żeby subskrybować, udostępniać i zachęcać innych, żeby nie narzekali. Im bardziej narzekają, tym bardziej zachęcajcie, żeby tego nie robili, również wysyłając im może ten film. Dobrego dnia, pa. pa.